Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jesteśmy przed kraterem Ubanitów i dzisiaj będziemy wypełniać dalej zadanie Agent Albów. Musimy wypytać Banitów o Vipera. Zarek uważa, że Skibor poprosił Banitów o pomoc w skonstruowaniu bomby, która zniszczyła silos z Alexem. Nasz jedyny trop to Banita imieniem Viper. W mieście w kraterze muszę mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Zaczniemy od tego oto pana. Szukam Vipera. A umówiłeś się z nim? Nie. To gdzie go znajdę? Za chuja ci nie powiem. Ostatnio nie pokazuje się to za często. Lepiej dla ciebie, abyś dał sobie z nim spokój. To kawał gnoja. I to jedynego w swoim rodzaju. No cudownie, Darius. Nie pomagasz mi. A my musimy przechodzić się dalej. Tutaj jest jakiś zwykły banita. Raczej oni mi nie pomogą. Widzę, że mamy jakieś punkty strategiczne, które się zazębiają ze sobą. Więc spróbujmy kogoś wypytać. Zawiadomienie, jakie znalazłam. Poszukiwany obiekt badań. Czy cieszysz się wyjątkowo silnymi oznakami życiowymi, wspaniałą muskulaturą i brakiem defektów w mózgu? Jeśli tak, to udaj się do południowego sektora Ignadonu. Obiekty badań, które spełnią odpowiednie wymagania, zostaną nagrodzone Alexem. No dobra, super. Moment. Pokazuje mi kogoś na tej mapie? Wait a minute. Gra mnie gdzieś prowadzi, nie? Ale gdzie? To nie wiem za cholerę. Może jak... Jacyś handlarze będą coś wiedzieć. Tu ktoś jest. Okej, z nim nie mogę. Ale tutaj był jakiś gościu, może on ma jakieś informacje? Orientujesz się, gdzie znajdę Vipera? Vipera? Chyba go nie znam. Dobra, ile? Ogłuchłeś? Nie znam człowieka. Mogę cię za to poczęstować przepalanką. Łyka? Okej. Tu już jest pusty trop. Czyli kogoś ominęłam. Możemy z kimś tutaj ewidentnie porozmawiać. Tutaj na górę... Tak, czemu by nie? Ejże, nie tak szybko. Umawialiśmy się, że wpuszczę cię raz i tylko raz. Więc spadaj. Ja nie mogę się ciebie zapytać. O, dziękuję. Gdzie znajdę Vipera? Na pewno nie tutaj. Hektor nie życzy sobie go w pobliżu. Poszukaj w niższych dzielnicach. Dzięki, serdeczne. Nic. Znowu. Drań rozpłynął się w powietrzu. Ale ktoś musi coś wiedzieć. Cześć, panie Banito. Przez chwilę zapomniałam, że biegam w ogóle ze Zouzą, nie? To chyba źle. A może Baxter nam coś powie? Miotłę ukradłam. Tutaj coś się dzieje i ktoś tu może coś wiedzieć, ale to chyba na dole. No, witam. Vicky. Naprawdę nie mogę z tobą pogadać? Ale może będę mogła z tą drugą laską porozmawiać? Proszę pana, szuka pan kogoś? Tak, ale skąd ty to wiesz? Nie interere, ale pomogę szukać za 1000 kryształków. Nie dam ci tyle. No to 5000. Ty się chyba nie umiesz targować, co? Powinnaś teraz zejść z ceny, zamiast ją podnosić. A, no to ten... Chcę 5. Ostatnie słowo. Jeśli faktycznie na coś się przydasz, dostaniesz dychę. Wow, serio? Zgoda. Proszę. Oto twój eleksir. To co chciałeś mi powiedzieć? Mój tatuś zna tego pana, którego pan szuka. Czy twój tatuś ma jakieś imię? Pewnie, ale musi je pan zgadnąć. Bez tego to żadna zabawa. W porządku. Proszę o podpowiedź. To najważniejszy człowiek w całym kraterze. Twoim tatą jest Baxter? Nie. Mój tata pilnuje, żeby nikt nie chodził spragniony. Mówisz o Miku, karczmarzu.
Bingo! Wyglądał pan na głupszego. Tylko, że ja byłam u niego. Twój tata podobno nie zna człowieka, którego szukam. Cały on. No dobrze. Znowu go zapytam. Tylko proszę mu nie mówić, że go wsypałam. Wkurzy się. Masz moje słowo. Muszę już iść. Może się jeszcze zobaczymy. Milczący oberżysta. Wow. Nie chcę tutaj wpadać. Okej, okay, Jax nie umie skakać. Cudownie. W porządku. No tak myślałam, że gościu będzie coś wiedział. Jest karczmarzem, więc kurde, jak mógłby czegoś nie wiedzieć? Moment, ja znowu wlazłam mnie tam, gdzie trzeba. Świnki morskie w tle. Cudownie. Wszystko słyszałam. Tak, ponoć byli się w sprzeczce. Kłamiesz. Wiesz, kim jest Viper. Skąd ty to... Och, niech to, ta zdzira znowu się wygadała, co? Nie twój interes. Dziwka sprawia tylko kłopoty, niech ją... Tylko ją tknij, a zobaczysz, czym są prawdziwe kłopoty. No, dobra, spokojnie, nie skrzywdzę jej. Chodzi o to, że dostanę w pierdol, jak to do kogoś dotrze. A wtedy już nikt się o nią nie zatroszczy. To jednak mój problem. Rozmawialiśmy o Viperze. Trochę dla niego pracowałem. Czasami dostarczałem przesyłki, wykonywałem drobne zlecenia. Nic poważnego. Chcę się z nim spotkać. Zdołasz to załatwić? Wymagający z ciebie typ. Będzie zadawał pytania. Na przykład o cel tej schadzki. Co mu wtedy powiedzieć? Nic. Służysz tylko za posłańca. Raczej się nie ucieszy, ale im prędzej się z tym uwiniemy, tym lepiej. Zgłoś się jutro wieczorem. Poinformuję cię, czy cokolwiek osiągnąłem. Dobra, zdobyliśmy informację. Lepiej bądź cicho. Tutaj gdzieś powinno być łóżko. Ja zawsze do tej pani chodzę spać. Ej, lol, to nie tutaj. Moment, bo tu taka kobieta miała dom. Jak na to wpadłeś? W miarę blisko, ale chyba się zgubiłam i nie wiem, gdzie ona jednak miała ten dom. Ej, no tu się wejść nie da nigdzie. Jak to jest możliwe? Tutaj chyba zawsze spałam, nie? Przebadaj się na głowę. Nie, ale prześpimy się tutaj. Jak wolisz. Śpimy do rana. Co ty robisz, do cholery? Gościu się... Dość tego! Nie. Hej, Paolo. Jestem gotowa na kolejną audiencję. Nie każ mi znów tego robić. Którego szczęściarza chcesz odwiedzić tym razem? Sędziego Reinholda. Klerycy bardzo skorzystaliby na umowie handlowej z Morkonami. Jak go przekonasz, by ci zaufał? Klerycy pragną ocalić ludzkość. Morkoni nie do końca. Pomóż mi się tam dostać. Wiem, co robię. Właśnie mnie leją. Muszę się oszczędzać. Nie jest dobrze. Gościu, pomóż ty gdyby mi. Gdyby mnie ktoś zapytał, nigdy by do tego nie... Nie no, bez jaj, wszyscy mnie będą lali. Boże święty. Zginę, prawda? Jezu, to było piękne. Kontynuuj. Ej, no tamta laska się tak nie pluła. Hej, Paolo. No bez jaj. Musimy się wczytać wcześniej. Chyba tutaj. Nie wiem. Tak. Pogadałam już z tobą? Nie mieszam się do tego. Naprawdę? A, dobra. W porządku. To może gdzieś się tu prześpimy na górze? Gówno tu jest burdel. A nie, moment. Jest łóżko. Czemu ja nie wiedziałam, że mogę spać tutaj w burdelu na górze? Hej, Paolo. Jestem gotowa na kolejną... Dobra, to już żeśmy słyszeli. Wiemy to. Muszę się oszczędzać. No, Jack, staruszku.
Nie wiem, czy już się udało. Mieliśmy się spotkać niby wieczorem, ale... Nie może upaść. Kto siedzi, nic nie... Zorganizowałeś spotkanie z Viperem? Coś ci się zegar, biolo... Nic, no. Muszę się przespać do wieczora. Mam, że nie warto z nimi zadzierać. Albo do północy. Weźmy się może do północy, prześpimy. Cholera. Cały świat czeka zagłada, a wszyscy wciąż zajmują się codziennymi sprawami. Dziwnie się temu przyglądać. Dobra, zobaczymy, czy to już. Ta, abyś wiedział, w co się pakuje. O, zabiorę cię do Vipera. Dziwny z ciebie facet, co nie? Pele siana bywają bardziej rozmowcy. Wszyscy mamy swoje problemy. Coś mi mówi, że wolę nie mieszać się w twoje. Daleko jeszcze? Nie bardzo. Zaraz będziemy. No dobra. Widziałaś się z klerykami? Bez ciebie? Nie ma szans. Zróbmy jakiś zapis kontrolny. Jesteśmy na miejscu. Tamten koleś to jeden z ludzi Vipera. Jego szef musi być niedaleko. Poszedłbym z tobą, ale... Poradzę sobie. Wracaj do domu. Tak zrobię. Powodzenia. Spotkaj się z Viperem. O, tu cię mam. Jesteś honorowym gościem, którego oczekuje Viper. Nie widzisz, że jestem zajęty? Oczekuję. A tutaj się kręcisz, chodź. O, cudownie. Nie bój się, podejdź. Więc ty jesteś tym drugim. Jakim drugim? Był tu wcześniej jeden Alb. Przedstawił się jako Zarik. Strasznie hałasował. Co mu zrobiłeś? Nic mu nie jest. Kiepsko zaczęliśmy znajomość. Ale nie chowam do ciebie urazy. Poza tym, to miejsce nie wzbudza zaufania. Do czego zmierzasz? Rozumiem. Daj mi chwilę. Już cię nie potrzebuję. Zaczekaj na zewnątrz. Się robi, szefie. Kawa na ławę. Zazwyczaj nabywam udziały we wszystkim. Dobra, usługi, co tylko wymyślisz. Ostatnio jednak próbuję rozwinąć działalność i ciągle tracę partnerów biznesowych. W pierwszej chwili wszystko zapowiadało się tak obiecująco. Za bardzo jednak wybiegam w przyszłość. Wróćmy do początku. Szukasz Skibora, tak jak twój bladolicy przyjaciel, a właściwie nieaktualny przyjaciel. Perfidny szczur uciekł do depozytorium, jak tylko sprzedałem mu kilka kłamstw. Co za szkoda. Jeden zostawia cię na lodzie, inny wysadza się w powietrze. Słyszałeś o tym? Oczywiście. I powinienem ci podziękować. Gdyby nie ty, ten idiota Howler wszystko by zepsuł. Gdybyś zapomniał, gość pragnął świsnąć tobie i Skiborowi kryształki. Dobrze, że nie dałeś się wciągnąć w tę jego gierkę. Skibor poniósłby porażkę. Gdzie Skibor ukrył bombę? Tam, gdzie nikt by jej nie znalazł. Ale po kolei. Gdy Skibor zjawił się w kraterze po raz pierwszy, niczym nie różnił się od reszty Szumowin. Zupełnie nie rzucał się w oczy. I ten przeciętniak kupował ogromne ilości eleksu. Coś musiało tu śmierdzieć. Zależało mi na dwóch informacjach. Skąd brał kryształki na eleks oraz dlaczego nie widziałem, by go przyjmował. W przypadku innych używek się nie oszczędzał. Nie umiał oprzeć się przyjemności. Nieważne, czy chodziło o alkohol, czy o kobiety. Nie panował nad tym. Milczał jak grób, dlatego nafaszerowałem go dopalaczami. Dopiero wtedy mi wszystko wyśpiewał.
Nie uwierzysz, do czego się przyznał. Udawał człowieka jako agent albów. Genialne. Do głowy przyszedł mi pewien pomysł. Potrzebowałem jedynie bomby, najlepiej stworzonej przez ludzi. Jak przekonałeś Skibora, by podłożył ładunek? To pikuś. Naprawdę łatwo pozwolił się odurzyć. Rozkroiłem go i nafaszerowałem materiałami wybuchowymi. Że co? Wszystko to zasługa mieszanki dopalaczy domowej roboty. Zero efektów ubocznych. No, z wyjątkiem dziwnego bólu brzucha. Albowie to twardziele. Jak się okazuje, ci pojebani również. A gdyby coś zauważył, nie obawiałeś się tego? Nie. Mój magiczny koktajl odznaczał się dostateczną mocą. Skibor niczego nie pamiętał. Przy odpowiedniej wprawie mózg można zaprogramować jak maszynę. Mimo to i tak nie odniosłem stuprocentowego sukcesu. Przekazałem mu 2 razy więcej eleksu, by dostarczył go temu swojemu klientowi. Bardzo na to liczyłem. Sukinsyn się jednak naćpał. Nie potrafił się pohamować, a mnie powoli brakowało już towaru. Wystarczyłby jeden pierd, by odpalić bombę i wyjebać w powietrze pół krateru. Wyobrażasz to sobie? Mimo że zgodnie z ustawieniami detonator uruchamiał się w reakcji na wysokie stężenie eleksu, sam się do końca nie orientowałem, co się wydarzy. Baxter i Hector też by się raczej nie cieszyli, gdyby wybuch zdmuchnął im chaty w 3 dupy. Na szczęście napatoczyłeś się ty i wyciągnąłeś mnie z opresji. Czyli to ty zaplanowałeś zamach? Oczywiście. Te fajerwerki miały wynieść mnie na sam szczyt. Jak widzisz, trochę nie wypaliło. Jesteś dość spokojny jak na kogoś, kto niemal wywołał wojnę. Przecież albowie wcale się nie skupiają na nas, tylko na tym pieprzonym fioletowym warzywie. To jasne jak słońce. Poza tym, chcieliśmy zwalić winę na kleryków. Jedyne, czym zależało się zająć, to napuścić Skibora. Umówiliśmy się tak. Ich metal za eleksit. Żadnego kombinowania. Dla Skibora była to ostatnia transakcja w jego życiu. Nawet się nie połapał. Rodzi się zatem pytanie. Jak wpadłeś na mój trop? Nie zatarłeś po sobie śladów tak dobrze, jak sądziłeś. Drugi raz nie powtórzę tego błędu. A gdybym zaproponował ci robotę, wykonałbyś dla mnie parę zleceń? Co ty na to? Co wtedy zyskam? Naprawdę to rozważasz? A to ci niespodzianka. Niepokoi mnie tylko jeden szkopuł. Otóż trudno mi określić, po czyjej stoisz stronie, a to dla ciebie niedobrze. Nie współpracuję z nikim, kto jest lepiej poinformowany ode mnie. A ty dysponujesz wystarczającą wiedzą, by posłać mnie do piachu. Błędem było wysyłać goryli na zewnątrz. Błędem? Wręcz przeciwnie, tak właśnie chciałem. Im gorzej się we wszystkim orientują, tym lepiej. Ale skoro za nimi tęsknisz, zaraz ich tu sprowadzę. Pozdrów ode mnie Skibora. Seriously? Cholera! Co to było? Okej, bo ja... Gościu trochę jednak silny jest. O, tu Zarik przylazł. Tylko, że nie w mojej drużynie, jak mi go sksuje. Błagam. Mój. Trafił cię? Skąd się tu wziąłeś? Chyba nie sądziłeś, że cię porzucę, co? Szczerze? Owszem. Musiałem się zrewanżować. Spierdalajmy stąd, zanim ludzie zaczną zadawać zbyt wiele pytań. Tak to się robi. Viper nie przecież żyje. Klerycy oddali ci do dyspozycji swoje oddziały, gdy walczyłaś z albami. Tak, cóż, liczy się tylko tu i teraz. Czasy się zmieniły. Miałem wątpliwe szczęście namierzyć tego gościa przed tobą. Od początku był podejrzliwy, co dało mu przewagę.
Postanowiłem więc działać. Czyli udawałeś głupka. Wypadłem chyba przekonująco. Jego przydopasy za mną nie poszły. Załatwiłeś ich. Dobrze. Nie wiedziałem, czy dasz radę wszystkim. Po co więc ryzykować? Podsumujmy ostatni raz wnioski. Chodźmy tam. Zróbmy to w ciszy i spokoju. Cudownie. Nie spodziewałam się tutaj Zarika. Raczej myślałam, że będę musiała się tu ze wszystkimi naraz. Cudownie. Ciekawe, czy cię pamiętają. Wątpię. Nikt już sobie nie przypomina, co z... Dobra. Do czego się dowiedziałeś? Skibor ponosi winę tylko częściowo. Do jego zguby przyczynił się Elex. A jak to? Przecież zażywał jego minimalne ilości. Miał go dla kogoś zdobyć. Ten Banita to wykorzystał i zrobił z niego żywą bombę. Co takiego? Wiesz, co to znaczy. To jeszcze nie koniec. O czym ty mówisz? Słuchaj. Eleksator Azok od dawna przypuszczał, że dowódczyni Irisa przyjmuje więcej Eleksu niż jej woli. Nakazał mi ustalić, czy to prawda. Pamiętasz nasze spotkanie u zbieraczy? Szukałem tam jej pośrednika. Nigdy nie podejrzewałbym o to Skibora. Dowódczyni stała się problematyczna. Dobrze, że tu z wami jestem. Lepiej bym to ja zaryzykowała. Nie. Do takiej roboty potrzeba kogoś, kto myśli trzeźwo. W czym kłopot? Niech łyka Elex do woli. Widziałeś, do czego to prowadzi. Martwy agent, zniszczony silos. Kontynuować? W porządku. Co teraz? Nie potrafię stwierdzić, dlaczego Irisa się tak zachowała. Ale, jak się nauczyłem, nie należy wyciągać wniosków bez stuprocentowej pewności. Tylko, że niestety przestałem się nadawać do tego zadania. Uświadomiłeś mi, co znaczy najwyższa skuteczność. Jak to jest samodzielnie podejmować decyzje? Nie dam rady wrócić do depozytorium i żyć jak dotychczas. Pragnę pojąć, jak działa świat. W tym celu muszę porzucić dyrektywę. No, to widzę ciekawie. Nie zamierzam cię powstrzymywać. Zrozumiałeś. Tego się spodziewałem. Co zatem planujesz? Wezmę przykład z ciebie. Udam się chwilowo na wygnanie. Jeśli jednak chcesz wyświadczyć mi ostatnią przysługę, to odpuść nieco dowódczyni. Nie dogadujecie się, ale dużo jej zawdzięczam. Pamiętaj o tym. Zastanowię się. Zawsze to coś. Kto wie? Może pomożesz jej przejrzeć na oczy. Nie bardzo znam się na pożegnaniach, więc nawet nie będę próbował. W porządku. Uważaj na siebie, Zariku. Jasne. Ruszaj już. Depozytorium czeka. A właśnie, Jax. Tak? Dzięki. Cudownie. Zauza miałaś coś gadać. Się wyłączyła. A ja się zgubiłam. Dobra, depozytorium. No, nie spodziewałem się. Wątpię. Nikt już sobie nie przypomina, co zrobiliśmy podczas wojny. Jakby się to nigdy nie wydarzyło. No cóż. Dobra, towarzysze, to na razie nie. Attila, nie, to nie. Przypnij Irisę do muru. No, nie spodziewałam się, że to ona pociąga za sznurki. Ale w sumie zareagowała zbyt gwałtownie na wybuch silosa. I to by wyjaśniało dlaczego. Wróciłeś. Dobrze. Zakładam, że nie masz mi nic do zameldowania. Przeciwnie. Ale byłoby lepiej, gdybym mógł opowiedzieć ci resztę bez świadków. Chyba się przesłyszałam. Uwierz mi, wyświadczam ci przysługę. W porządku, skoro to takie ważne. Zostaw nas samych! Tak jest!
porządku, słucham. Czy to klerycy odpowiadają za atak? Nie, to banici. A przynajmniej jeden z nich. O czym ty mówisz? Skibor nigdy nie wszedłby z nimi w żadne konszachty. Nie z własnej woli. Wykorzystali go i zrobili z niego żywą bombę. A to wszystko twoja zasługa. Jak śmiesz mówić coś takiego prosto w twarz dowódczyni Albów? Złamałaś dyrektywę. Twój handel Eleksem wyszedł na jaw. Co? Ale jak? Jak ty to... To bez znaczenia. Lepiej mi powiedz, jak to się stało. Dobrze. Zgoda. Już. Pozwól mi pozbierać myśli. Skibor musiał mnie zaopatrywać w Eleks. Nie znałam innego wyjścia z sytuacji. Nie wiesz, jak to jest. Dzień w dzień, bez przerwy, wydaje wyroki. Każdy z nich oznacza dla kogoś śmierć. A stosy ciał wciąż rosną. Pozbawione życia twarze zmywają się ze sobą. Mimo to się tym zajmuję. Jakoś sobie z tym radzę i podejmuję coraz więcej decyzji, zawsze dbając o ich skuteczność. Szerzę naszą wizję. Dzięki Eleksowi potrafię o tym zapomnieć. On studzi moje emocje, zapewnia beznamiętność. Niestety normalna dawka mi nie wystarcza. Skibor to rozumiał, lepiej niż inni. A teraz stoisz tutaj przede mną i wymagasz, bym spojrzała w lustro. Za bardzo to wszystko komplikujesz, dziewczyno. Zmarłych już nie ma. Zapomnij o nich, bo oszalejesz. Mam zapanować nad emocjami? Nie, nie potrafię tak. No cóż, ja ci w takim razie nie pomogę. Wszystko tylko pogorszyłam. Nie czeka mnie już żadna przyszłość. A kto mówi, żebyś spędziła ją wśród Albów? Dołącz do kleryków. Ja? Do kleryków? Oni by nigdy... Nie odmówili ci wsparcia? To prawda. Trudno mi cię zrozumieć. Dlaczego właściwie to robisz? Dlaczego mi pomagasz? Obiecałem przyjacielowi. Przyjacielowi? Komu? Zarikowi. Zarikowi? Czy ja dobrze słyszę? Przecież się nienawidziliście. Tak naprawdę to wysłałam was razem między innymi ze względu na waszą wzajemną niechęć. Wolałam, żebyście skupili się na sobie zamiast na mnie. Nawet tutaj poniosłam porażkę. Gdzie on właściwie jest? Nie planuję wracać. I ty też nie powinnaś. A teraz nie każ mi się prosić drugi raz. Udaj się do kleryków. Gdyby Hagen miał z tym problem, powiedz, że to ja cię przysłałem. Ma u mnie dług. Spakuję się tylko. Oto mój ostatni rozkaz. Złóż meldunek Azokowi. Niech on oficjalnie zamknie śledztwo. Donieś mu o moich szkodliwych działaniach. Prawdopodobnie usprawni to wybór lepszego następcy. To było wyjątkowo chujowe. Za łza mam cię w dupie. A, Jax. Podziękujesz mi kiedy indziej. Na razie. O, dobra. No trudno, no. Nie chcę, żeby ona jednak zginęła, mimo wszystko. W ogóle nasza oziębłość to chyba jest na chujowym poziomie. Neutralni jesteśmy. Los Irisy. Zadecyduj o losie Irisy. No myślę, że ona się tam lepiej przyda, szczególnie, że no... Gra umożliwia awans właśnie z Alba na kleryka w pewnym momencie. Więc no chyba, skoro nie chce już być Albem, to powinna trafić do kleryków. Wydaje mi się. Zagadka ataku na Silos została rozwikłana. Oczekiwałem raportu od mojego osobistego agenta. Gdzie Zarik? Odwrócił się od Albów. Za twoją namową? Nie. Sam podjął decyzję. Decyzje muszą służyć wspólnemu dobru, nie osobistym pobudkom. Ale dobrze, wróćmy do ataku. Streść dla mnie fakty. Skup się na inicjatorze ataku i potencjalnych współsprawcach. Najpierw inicjator. Kto nim był? Pewien banita. Działał we własnym interesie.
Jego status? Wyeliminowany. Dobrze. W stosownym czasie podejmiemy działania odwetowe. Co ze współsprawcami? Kto mu pomagał i w jakim stopniu? Skibor stał się przypadkową ofiarą. Jego przykrywka w kraterze została spalona i zrobili z niego żywą bombę. Jak go zdemaskowano? Winę ponosi Irisa. Wykorzystała go, by zdobyć trochę eleksu. Od jakiegoś czasu obawiałem się, że nadużywa władzy. Teraz mam pewność. Podsumowując, straciliśmy silos eleksu, zwiadowcę i dowódczynię. Zważywszy na okoliczności, liczę, że znów do nas dołączysz. Rozpaczliwie potrzebuję kogoś na miejsce Zarika. Przemyśl to. Twoim przeznaczeniem jest należeć do Albów. No ej, totalnie ci odwaliło? A ty mogłabyś się uspokoić, kobieto? Ja pierdykam, ja nie wiem z kim ja mam tu przyjść, żeby nikt się nie pluł. W ogóle mamy do pootwierania te rzeczy. Jezu, ile ja mam kryształków. Jak my stoimy z punktami umiejętności? Budowa. Czy ja bym chciała założyć jakąś nową broń? Prawdopodobnie bym chciała. Ale żeby to zrobić, to muszę się trochę postarać. Moment. Jeszcze jakieś eliksiry mamy do wypicia. 2 eliksiry złodzieja i mały napój eleksowy. Cudownie. I teraz tak. Wow, w ogóle ja mam broni teraz dużo bardzo. Strzelba uszkodzona. Kusza. Wielki łuk. Gdzie ja to znalazłam? Ja nawet tego nie wiem. Sferyczne ostrze uszkodzone. Naganiacz będę chciała kiedyś założyć, ale w najbliższym czasie chyba maczugę chciałam. Nie, chcieliśmy założyć ten nóż do masła. Bo to siłę lecimy. Maksymium. Z umiejętności, nie wiem czy się czegoś będę uczyć na razie. Tego hakowania by mi się przydało nauczyć, ale nie wiem kto mnie uczy. Nie znam nauczyciela do hakowania jakimś cudem. O, jest jeszcze parę osób, z którymi powinniśmy tutaj w obozie porozmawiać i byłoby to dobre. Natomiast może byśmy najpierw zrobili jeszcze coś innego. Łowca głów to może nie chwilowo. Ta, Warwel Miltrola. Zawody Gosty. Machlojki, audiencja u kleryków. A, to nie jest gala dyplomatyczna, tylko gafa dyplomatyczna. Cudownie. To co, może byśmy się jeszcze przebiegli po depozytorium? Póki mamy trochę czasu jeszcze. Bo w sumie nie byliśmy wszędzie. W sumie we większości miejsca stu nie było. Więc warto by było się rozejrzeć. Tutaj pamiętam, że po tym obszarze żeśmy na pewno chodzili. Nie wiem co tu się dzieje, ale chyba nie będę się wtrącać. Tutaj był teleporter, tam na górę można było wejść, ale tam kompletnie nic nie było. Tam też nic nie ma. No i dobra, jesteśmy tutaj. I teraz tak, tutaj się wychodzi z obozu. Dobrze kojarzę? Oczywiście. To teraz byśmy się przeszli na przykład tutaj. I byśmy... Chociaż kurde, no tutaj to raczej niczego nie będzie. Ale dobra, przebiegnę się. Od dupy strony tu wejdziemy. Po prostu. Co mi w sumie szkodzi? Nic za nic. Rzeczy. Dobra, tu jest sektor zbieraczy chyba. Nie wiem, czy ktoś tego pilnuje. Jezu, przestraszyłam się, a to tylko Zouza. Jezu, Jax, nie siadaj na krześle. Wstawaj. Tu są rzeczy. Obiekt 42 w dalszym ciągu odmawia współpracy. Środki lecznicze będą podawane drogą suplementacji, poczynając od zaraz. Leki zostaną wstrzyknięte do jedzenia zaraz przed jego podaniem. W ten sposób ciągłość eksperymentu zostanie zachowana. Odnotowano anomalie w ruchu i mimice obiektu badań. Ponadto obiekt wykazuje nadmierną potliwość i drżenie rąk. Obiekt przede wszystkim ledwo mówi.
kiedy już się odezwie, jego mowa jest trudna do zrozumienia. Co więcej, obiekt zdaje się doświadczać halucynacji. Rozpoczęła się kolejna faza eksperymentu. Ustalona dawka została po raz kolejny podwojona. Nie mam pojęcia, jaki dziś dzień. Wszystko wokół mnie kompletnie przycichło. Cała się trzęsę. Mówią na mnie obiekt 42. Coś tu się dzieje, ale nie potrafię wyjaśnić co. Nie wypuszczają mnie na zewnątrz. Ten sprzęt do nagrywania to wszystko, co mi zostawili. Wydaje mi się, że nagle wszędzie jest mnóstwo krwi. Czy to prawda? A może majaczę? Widzę ją na podłodze, na ścianach, nawet tu pod stołem. Skąd się wzięła? Muszę się stąd wydostać. Wszystko jest nie tak. Transplantacja organów, dawca, stworzenie najeźdźców, płeć nieokreślona, obserwacje niespodziewane. Po usunięciu organów dawca żył 5 minut dłużej niż przewidywano. Biorca, podmiot 487, człowiek, kobieta. Organy od najeźdźcy przeszczepiono natychmiast, równie szybko przyjęły się w nowym organizmie. Dalsze efekty transplantacji zaobserwujemy z upływem czasu. Co oni tu robili, jakieś eksperymenty? Okej, ale widzę, że możemy sporo tutaj w sumie pookradać, bo nikt się w ogóle nie czepia, że tu jesteśmy. Także w sumie cudownie. Szkoda, że nie ma nigdzie żadnego paliwa. Poszukiwanie obiektu badań. Mroczny Alex nie będzie już podawany album. Utrata zasobów jest nieproporcjonalnie wysoka. Na potrzeby nowej serii testów preferowane będą ludzkie obiekty badań. Agent Skibor jest rekomendowany do tego zadania. Cel: pozyskanie potencjalnych obiektów badań. Uwaga, frakcja zamieszkująca miasto w kraterze przejawia pewną słabość emocjonalną. Chciwość. Należy wykorzystać ten czynnik, zwiększyć liczbę pozyskiwanych obiektów. Ej, tu jest sporo cennych informacji. Tam mogę wejść. No trochę tu jest jednak do zwiedzania. Nocny patrol. No i po co tak się skradasz? Wstań! Ach, bo tu jest ta szkoła. Człowiek? Co tu robisz? Jak się tutaj dostałeś? Kto na to pozwolił? No, laska mnie chyba nie pamięta. Jak mnie nazwałaś? Na rangę, jaką miałem u albów, nawet nie mogłabyś liczyć. A tak, rozpoznaję te rysy. Nie jesteś tym zdrajcą? Tylko spróbuj to powtórzyć. A więc to naprawdę ty. Intrygujące. Kiedy obaliłeś hybrydę, całkowicie odmieniłeś nasze postrzeganie emocji. Jestem jedną z nielicznych, którzy cię za to nie znienawidzili. Cała moja praca opiera się na twoich osiągnięciach. Nad czym pracujesz? Jako jedyna nauczycielka odpowiadam za rozwój naszych dzieci. Robię to, odkąd w ramach eksperymentu zaczęliśmy wychowywać je bez Alexu. Interesuje cię rozwój emocjonalny naszego młodego pokolenia? Czyli obserwuję ci ich rozwój emocjonalny. Zgadza się. Integracja Alexu z organizmem wywołuje neurochemiczne procesy hamujące odczuwanie emocji. Wciąż nie znamy szczegółów tego zjawiska. Pracując z dziećmi, staramy się wywołać efekt podobny do tego, jaki towarzyszy konsumpcji Alexu. Wszystko bazuje na ćwiczeniach umysłowych. To właśnie mój główny cel. Rozwinąć w najmłodszych odporność psychiczną. Opowiedz mi więcej o swoich lekcjach. Co chciałbyś wiedzieć? O mój Boże, naprawdę... Czy oprócz kontroli nad emocjami dzieci uczą się też czegoś innego? Naturalnie. Nasz program w dużej mierze obejmuje nauki biotechniczne. To sztuka łączenia organizmów żywych z maszynami.
Dobrym przykładem zastosowania tej wiedzy są nasze mutanty. Czy wciąż umiecie kontrolować mutanty? To dobre pytanie. Raporty wspominają o eleksetorach, którzy wciąż to potrafią, ale dane nie są potwierdzone. Wiemy za to na pewno, że mutanty regularnie atakują nasze patrole. W związku z tym moim uczniom zaczęło brakować obiektów do badań. Mogę dostarczyć kilka zabitych. Doceniam twoją ofertę. Wpadłam na pewien pomysł. Mas mówi, że dobrze walczysz. Chciałabym zatrudnić cię jako dostawcę. Dostawcę? Czego? Mutantów? Dokładnie. Mógłbyś przynosić mi narządy mutantów. Oczywiście zadbam o odpowiednią motywację w formie zapłaty. To jak? Co ty na to? W sumie. Załatwię ci mutanty do badań. Świetnie. Zacznijmy od czegoś łatwego. W zeszłym tygodniu rozłożyliśmy z uczniami przynętę na trytognije. Niepotrzebnie to robiliście. Sam bym je odnalazł. Mieliśmy konkretny cel. Zmieszaliśmy przynętę z czynnikiem kontrastującym, dzięki któremu wnętrzności stworzeń zaczynają świecić. To pomoże mi zaprezentować dzieciom układ narządów wewnętrznych mutantów. Jakieś pytania? Co do tych mutantów? Gdzie znajdę te trytognije? Wyjdź południową bramą i trzymaj się prawej strony. Znajdziesz tam stary dom, w którym rozłożyliśmy z uczniami przynętę. Leży tam już dość długo, więc pewnie zdążyła zwabić mutanty. Przynieś mi wnętrzności 6 okazów. To powinno wystarczyć. No dobrze. Co byście zrobili, gdybym się tym nie zajął? Sama bym je zastrzeliła. Potrafię obchodzić się z bronią i wiem, jak zabić trytognija. Opowiedz mi więcej o swoich lekcjach. Co chciałbyś wiedzieć? No dobra, pogadajmy z nią. W jakim wieku dzieciom po raz pierwszy podaje się Elex? Jeszcze tego nie wiemy. To pionierski eksperyment. Rozwoju emocjonalnego nie da się po prostu zaplanować. Czym dzieci zajmują się w wolnym czasie? Odczuwają takie same emocje jak inni, więc zapewne tym samym, co ich rówieśnicy. Uczą się i przygotowują do kolejnych lekcji. Czy zechcesz mnie czegoś nauczyć? Byłoby nieroztropnym dołączać cię do moich uczniów. Nie widzę jednak powodu, by nie dać ci prywatnej lekcji. Jest tylko jeden warunek. Twoje pragnienie wiedzy nie może osłabnąć. To nie powinien być problem. Wyśmienicie. Zaczniemy, kiedy tylko będziesz gotów. Ona pewnie będzie uczyła alchemii. O, niekoniecznie. Wyznawca. To byłoby fajne. Mól książkowy. Doświadczony myśliwy. Nie myślałam, że ona uczy takich rzeczy. Jasne, czemu nie, pewnie. A ty weź się ogarnij. Dobra. Dzieci tutaj śpią. Cudownie. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy w tym miejscu odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. W kolejnym myślę, że obejdziemy tutaj resztę tego depozytorium. Tu ktoś jest i chyba umiera. O matko, nie! Właśnie nas wpieprzyłam w kolejną rozmowę. Cudownie po prostu. No ale dobra, no. Będzie dłuższy odcinek. Ten składzik należy do albów z Ignadonu. Bez odpowiedniego zezwolenia nikt tam nie wejdzie. Nie pierdolisz się w tańcu, co? Jeśli chodzi o przetrwanie moich ludzi, istnieje tylko jedna dyrektywa. A ty ją wyraźnie pogwałciłeś. Niewiarygodne. Spokojnie, bez nerwów. Co tutaj robisz?
Nazywam się Nyra. Odpowiadam za nasze akumulatory. Jesteś kimś na kształt ochroniarza? Ochroniarza? Nie, nie miałam czegoś takiego na myśli. Chwileczkę, czy my się nie znamy? Tak, spotkaliśmy się w mieście pod kopułą w Abessie. Byłam jedynym technikiem na poziomie, w zasadzie kleryków. Pamiętasz? Działałam jako separatystka. To wszystko zdarzyło się dawno temu. Zasady uległy zmianie. Ja uważam. Dobra. Z Nyrą porozmawiamy już w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć.